Eksplorując świat Minecrafta, prędzej czy później trafimy do Netheru, niebezpiecznego miejsca, w którym każda żyjąca istota będzie próbowała nas zabić. No, prawie każda. Ale właściwie dlaczego tak jest oraz czym są istoty, które żyją w Netherze? O tym opowiem wam w dzisiejszym filmie. Ja jestem Fox i zapraszam do oglądania. Po omówieniu mobów pojawiających się w normalnym świecie oraz Endermanów z Endu musiał przyjść czas, w którym zajmiemy się wyjaśnianiem sobie, czym są oraz skąd pochodzą istoty z Netheru. A do wyjaśnienia mamy sporo, gdyż każde z występujących istot ma swoją własną historię. A jeszcze zanim zaczniemy, wspomnę od razu, że w tym filmie nie będzie nic o Witherze, gdyż on to temat na całkowicie inny odcinek. Moby w Netherze można podzielić na kilka kategorii, na przykład na te występujące w twierdzach oraz te pojawiające się w każdym innym miejscu w Netherze. Zaczniemy sobie od tych niezwiązanych ściśle z twierdzami. Mobami tymi są kostki magmy, gasty oraz zombie pigmeni, jednak o tych ostatnich porozmawiamy w dalszej części materiału. A więc zacznijmy sobie od kostek magmy. Jeżeli im się przyjrzymy, to są one bardzo podobne do slajmów występujących w normalnym świecie. Możliwe jest, że kostki magmy są ze slajmami w jakiś sposób spokrewnione, a nawet istnieje szansa, że są to te same istoty, tylko zaadoptowane do życia w Netherze. Możliwe jest to, że ich powłoka to tylko skamieniała zewnętrzna część slajma, która w ten sposób ochrania go przed wysoką temperaturą, która panuje w Netherze. Powłoka ta jest również nieelastyczna w porównaniu do rdzenia samej kostki magmy, dlatego też podczas podskoków dzieli się ona na części, a nie rozciąga jak w przypadku slajmów występujących w normalnym świecie. Drugą grupą istot żyjącą w Netherze, ale niezwiązaną jednocześnie z twierdzami są gasty. Potężne, unoszące się w powietrzu istoty, które po zauważeniu intruzów od razu postarają się ich wyeliminować, wystrzelując w ich kierunku ogniste kule. Ciężko jest wytłumaczyć dokładne pochodzenie gastów, jednak wydają się one być czymś na wzór naturalnych strażników Netheru, którzy dbają o to, by po tym świecie nie panoszyły się żadne obce istoty. Teraz z kolei wypadałoby wspomnieć o zombie pigmenach, jednak te, mimo występowania w całym Netherze, mają tak naprawdę bardzo dużo wspólnego z twierdzami. No bo tak naprawdę, czym są te twierdze? W jednym z filmów, do którego odnośnik macie w karcie, wyjaśniłem, że są to struktury stworzone przez pewną pradawną cywilizację, która została zmuszona do ucieczki z normalnego świata do Netheru. To właśnie oni jako pierwsi zbudowali portal z obsydianu oraz uciekli do tego świata, zabierając ze sobą tylko najważniejsze do przetrwania przedmioty. Jednak jak widzimy po tym, że fortece te sprawiają teraz wrażenie opuszczonych, cywilizacji tej również w tym świecie nie udało się przetrwać. Tylko dlaczego? To wyjaśni nam właśnie pochodzenie takich istot jak zombie pigmeny, czy też witherowe szkielety. No to wracamy do losów cywilizacji. Jak już wiemy, dostali się oni do Netheru oraz zbudowali oni tam fortece, które miały pomóc im przetrwać. Jednak nie udało im się to, ze względu na brak wiedzy odnośnie tego, jak dokładnie działa Nether. Głównymi różnicami między Netherem a normalnym światem było to, że w Netherze ciężko było o dobre źródło jedzenia oraz to, że śmierć działała w tym świecie całkowicie inaczej. A przez to inaczej mamy rozumieć to, że martwi w tym świecie jakiś czas po śmierci wracają do życia jako witherowe szkielety. Ale jak to się dzieje? Bardzo możliwe, że ma to związek z występującym w Netherze Soul Sandem. Materiałem, któremu jak się przyjrzymy, to dostrzeżemy, że albo jest stworzony z dusz, albo w jakiś sposób absorbuje je w sobie. Wywnioskować z tego można, że bardzo prawdopodobne jest to, że w przypadku śmierci w Netherze dusza osoby zmarłej jest wysysana przez występujący tam Soul Sand. Natomiast jej szkielet powraca do życia, o ile można to tak nazwać. Powracające szkielety zmarłych były jednym z powodów, przez który cywilizacji nie udało się przetrwać w Netherze, bo jak się po jakimś czasie okazało, musieli się oni martwić nie tylko o ataki ze strony gastów, ale też witherowych szkieletów, którzy atakowali twierdzę za każdym razem, gdy ktoś w niej zginął. Cywilizacja, walcząc z istotami z Netheru, traciła dużą część swojej populacji, dlatego z czasem zrobiła to, co już kiedyś mogliśmy dostrzec w podwodnych świątyniach. Stworzyli oni sztuczne istoty, które miałyby im pomóc w walce.
W taki sposób powstały Blazy, latające istoty, które możemy spotkać tylko na terenach twierdz. Ich anatomia już wyklucza naturalność tych istot, jednak dodatkowym dowodem pokazującym, że są to tak naprawdę sztuczne twory, jest to, że kiedy zdecydujemy się je zaatakować, to podczas uderzenia usłyszymy tylko głuchy, metaliczny dźwięk, sugerujący uderzenie metalem w metal. A więc Blazy stworzone przez cywilizację specjalnie zostały pokryte metalową powłoką, by być trudnym celem dla innych istot z tego świata. Jednak, nawet mimo rozwiązania problemu ataków, to wciąż pozostawał jeden kluczowy problem do rozwiązania. W Netherze zdecydowanie brakuje jedzenia. Jedynymi rzeczami zdatnymi do spożycia w tym świecie są grzyby oraz brodawki, które zdecydowanie nie wystarczyłyby do wyżywienia całej twierdzy. Zresztą spójrzcie na te brodawki, kto tak naprawdę chciałby to jeść? Dlatego też cywilizacja sprowadziła do tego świata najlepszego przyjaciela człowieka, jeżeli chodzi o sprawę wyżywienia – świnie. Wprowadzili je do Netheru, aby te były głównym źródłem pożywienia. Żywili je brodawkami, które hodowali w twierdzach, wykorzystując jednocześnie Soul Sand jako podłoże do ich upraw. Na początku wszystko szło w porządku, jednak z czasem pokarm dostarczany świniom zaczął wpływać na ich wygląd oraz zachowanie. I tutaj pojawia się nam tak naprawdę historia powstania pigmenów. Możliwe jest to, że brodawki, którymi karmione były świnie, wywołały mutacje ich organizmów. Tylko jak to się stało, że nagle świnie zaczęły chodzić na dwóch nogach, a nawet dzierżyć broń? To akurat proste. Możliwe, że wpływ na to ma podłoże, na którym rosły brodawki. Możliwe, że w jakiś sposób dusze z Soul Sandu wpłynęły na właściwości brodawek, sprawiając, że świnie, które je jadły, zyskały mikroskopijną część świadomości ludzi, których dusze znajdowały się w Soul Sandzie. Zwracając uwagę na ich budowę, można zobaczyć, że ich mięso również nie nadawało się już do spożycia, co sprawiło, że cywilizacja nie była już sobie w stanie poradzić w tym świecie, więc zdecydowała się go opuścić. Nether od tego czasu znajduje się pod panowaniem potworów, za których część odpowiada właśnie starożytna cywilizacja. Z kolei pod waszym panowaniem znajduje się teraz to, co dalej zrobicie z tym filmem. Możecie napisać komentarz na dole, pisząc, czy wam się podobało, oraz zaproponować jakiś temat na następny film. Możecie też zostawić łapkę w górę. Jeżeli już to zrobicie, no to zasubskrybujcie też kanał, żeby widzieć kolejne filmy. Dobra, my widzimy się w przyszłych filmach. Cześć!